cześć, dzisiaj przyszykujemy jeden z bardziej ostrych sosów, a właściwie najostrzejszy, jaki można uzyskać z produktów, które można kupić w Polsce, czyli to papryczki habanero, dwa rodzaje. Na razie je sobie tak dotykam, bo nie są jeszcze przekrojone, ale będziemy zacząć je kroić. Użyję do tego rękawiczek lateksowych. Co by później, jak poszedł człowiek z siusiu, nie było niespodzianki. Rękawiczki mam założone, odpalę sobie garnek. On ma nam rozgrzać do granic czerwoności. I teraz pokroimy sobie papryczki. Dwa rodzaje habanero. Z niczego ich nie czyścimy. Mamy pokrojone. Wlewamy oliwę na rozgrzany garnek. Poczekamy jeszcze chwilę. Niech nam się rozgrzeje i zacznie dymić. Garnek nam się rozgrzał. I wrzucam nasze papryczki. W tym momencie będę musiał oka podpalić. Bo to strasznie gryzie. Jeśli byście chcieli gaz pieprzowy uzyskać albo obezwładniający, no to nie włączajcie okapu. Papryczki musimy przesmażyć, stojąc nad garkiem i muszą nam się prawie spalić. Także potrzebujemy około 5 minut. W międzyczasie pokroję sobie cebulę, która złagodzi nam troszeczkę ostrości. To odkładam i czekamy. Podleję trochę oliwą, gdyż papryczki wciągnęły tą oliwę. Papryczki nam się trochę podsmażyły. Wrzucam cebulę na wydechu. I jeszcze około 2 minut musimy to podsmażyć. Coraz bardziej czuć woń chili w powietrzu. Myślę, że papryczki nam się przesmażyły. Ketchupu własnej roboty. Możecie użyć przecieru pomidorowego. Ja już się wypłukałem z przecieru, dlatego dodaję ketchupu. To mi zostało w lodówce. I to na wolnym ogniu musi nam się poddusić około 5 minut. I nie wyłączajcie okapu. Nasz sosik nam się zredukował. Około 5 minut. Wyłączam ogień. To odkładam w bezpieczne miejsce, bo trochę zaczyna gryźć. Teraz to zblendujemy. Możemy dodać trochę soli dla niepoznaki. Sól złagodzi. Mamy zblendowany. Nie przecieramy go przez żadne sito z tego względu, że pestki nadają tej ostrości, ogonki i tak dalej. Sos mamy gotowy.
poważniej spróbuję. Sorry, ale muszę czegoś się napić. Sosu używamy do zaskoczenia ludzi, którzy uwielbiają ostre potrawy. Gorąco polecam. Dla takich kozaków.